Czasem wychodzę na scenę i myślę, Boże, czy ja to wszystko udźwignę? Żaliła się niedawno Stanisława Cielińska, 71 l. W jednym z wywiadów. A jednak udźwignęła. Promienny uśmiech, energiczne ruchy, przenikliwe spojrzenie, silny głos, taka pojawiła się w Bazylice Świętogórskiej koło Gostynia na nagraniu programu dla telewizji. Reklama przyjaciele. Którzy jej towarzyszyli, byli pod wrażeniem. Prezentowała się w doskonałej formie, jako człowiek i artystka. Przed nagraniem wystarczyła nam jedna próba. Stasia była znakomita. Śpiewała swoim ciepłym głosem, mówiła do ludzi z sercem, jak zawsze delikatna. Opowiada świat i ludzie Teresa Lipowska, 81 l, która była jednym z zaproszonych przez panią Stanisławę gości. Aż miło było na nią popatrzeć. Przytakuje realizator programu. Wielbicielom artystki kamień spadł z serca. Mam taką dewizę. Jutro wstaje nowy dzień i tylko od nas zależy, czy doświadczymy cudu, który nam ofiarowuje, mówi pani Stanisława. Znowu jest pełna optymizmu. Wrócił bezcenny spokój i chęć życia. Walczyła o powrót do sił w domowym zaciszu. Ani śladu po kłopotach zdrowotnych, z którymi borykała się pod koniec roku. Wydawało się, że będzie zmuszona do dłuższej przerwy w zawodowej aktywności. Z powodu poważnej choroby stawów jej plany jeden po drugim brały w łeb. Odwołała koncert w Toruniu, opóźniły się jej zdjęcia do barw szczęścia, zrezygnowała z roli w komedii masz czyli Kogel Mogel 3. Z planu donoszono, że artystka ma problem z chodzeniem. Nie może zbyt długo przebywać w pozycji stojącej, musi dużo wypoczywać. W domowym zaciszu artystka dzielnie walczyła o powrót do zdrowia. Na koncercie na świętej górze była już dawną, energiczną, Stasią. A rok zapowiada się pracowicie. Gra koncerty w całym kraju, wraca na plan barw, szczęścia. Trzeba cieszyć się życiem, a najlepiej od zaraz, przekonuje.